Dzień dobry, witam wszystkich. Janusz Tomczak z tej strony, z Konina. Pozdrawiam całą Polskę, cały świat. Moi drodzy Państwo, dzisiaj mamy pierwszą taką konferencję, która będzie podzielona z trzech części. Mianowicie będzie trzech mówców w następnej kolejności. Janusz Tomczak, Krzysztof Dawidiuk i wideo przekaz Justyny Dubel, nieobecny niestety z nami ze względów zdrowotnych. Proszę Państwa, ja chciałbym gorąco wszystkich przywitać. Nazywam się Janusz Tomczak, należę do polskiej grupy Team Poland Sky Capital Team.pl. Jestem również ambasadorem firmy. Będziecie mieć dzisiaj tutaj również Państwo okazję posłuchać drugiego naszego przedstawiciela, Krzysztofa Dawidiuka, który opowie o swoich wrażeniach, jakie miał na terenie Białorusi. Może wspomni też kilka słów o swoim wyjeździe i naszym do Dubaju. Ja natomiast dzisiejsze spotkanie poprowadzę w następujący sposób, że dzisiaj będzie mniej o firmie, więcej o tym, co nas czeka w najbliższych dniach, bo proszę Państwa, jesteśmy w bardzo gorącym okresie, mianowicie przed nami zaraz przejście z 13 na 14 etap. Następna sprawa to jest wydarzenie największe, jakie jest w tej chwili w Polsce organizowane przez Skyway, a mianowicie nasza konferencja regionalna Skyway Capital w Koninie. Ja mam ten zaszczyt, że razem z naszą dyrektorą regionalną, Natalią Fujtak, współorganizujemy to nasze spotkanie, na które gorąco wszystkich zapraszam i o którym powiem kilka słów za chwilę. Drodzy Państwo i drodzy partnerzy, wielu z Was poznało rynek akcji i kryptowalut. Są tacy, którzy poznali różne giełdy i potrafią na tych różnych giełdach zarabiać na kursach akcji i kryptowalut. Niebawem wejdziemy ze Skyway na giełdy kryptowalut ze swoim tokenem SWG, a także giełdy zewnętrzne z naszymi akcjami. Znając rynek akcji i kryptowalut, wiem, że będziemy zarabiać Skyway przez dziesiątki lat. Razem z naszymi spadkobiercami. Mamy doskonały instrument do zarabiania na naszych udziałach i tokenie SWG. Mając taką wiedzę, zastanówcie się, czy warto sprzedaż naszych udziałów za 1 dolar, gdy będzie to możliwe, jest tego warta. Sprzedaż udziały i na zawsze pozbędzie się możliwości odebrania dywidendy przez wiele lat, a także ogromnych zysków ze wzrostu wartości naszych akcji. To samo dotyczy tokena SWG. Sprzedając na początku, utracisz możliwość inwestowania w projekty adresowe. Pamiętajmy, że inwestując jeszcze w Skyway w 13 etapie, mamy możliwość kupienia go po bardzo korzystnych cenach i dyskoncie. Zostało nam bardzo mało czasu. 5 grudnia przechodzimy na etap 14. Odbędzie się to o godzinie 20.00 czasu moskiewskiego, czyli u nas 22 czasu europejskiego. I będzie to cięcie udziałów o 40-50%. I o taki procent 40-50 zmniejszy się również możliwość naszego przyszłego zarobku na giełdach. Statystyka mówi, że do czasu wejścia na giełdy o udziałach Skyway i wynikających z nich korzyściach dowie się zaledwie 2% osób na kuli ziemskiej. Proszę, przekazujmy wiedzę o Skyway jak najszerszej liczbie osób na całym świecie. Wspierajmy ideę transportu strunowego pana Aleksandra Edwarda Junickiego i nasz projekt Skyway Capital. Buduj Skyway, chroń planetę. Drodzy Państwo, chciałem się chwilę tutaj nad tym zatrzymać. Nasze wysiłki całej naszej grupy Team.pl Polska Skyway z naszą dyrektą regionalną skierowane są w tej chwili na to, żeby jak najwięcej z nas poddało się rozpowszechnieniu i edukacji Skywaya na terenie całej Polski i całego świata. Mamy jedyną taką możliwość w życiu, która się więcej już nie powtórzy. Jak wiecie, każdy z 13 etapów był podzielony na 3 podetapy. To samo nas będzie czekało w etapie 14 też będzie podzielony na 3 podetapy. Mamy jeszcze zaledwie kilka dni, aby dokupić, ewentualnie przekazać wiedzę na ten temat Skywaya wszystkim naszym znajomych, wszystkim naszym rodzinach. I jeżeli możecie i wierzycie w ten projekt, to róbcie to, propagujcie to na cały świat. Bardzo gorąco również zachęcam Was, moi drodzy Państwo, do tego, aby 7 grudnia przyjechać do Konina. Jest to naszym obowiązkiem wobec nas samych, wobec naszych inwestorów, naszych partnerów, żeby jak najwięcej osób odwiedziło tutajszą konferencję. Dlatego osoby, które jeszcze są nieprzekonane, a myślę, że takich jest tutaj niewiele w tej chwili na czacie,
przekażą wiadomości o tym wydarzeniu do jak największej ilości osób, a osobą, która przekaże Państwu swoje wrażenia, jakie miała po zapoznaniu się ze Skywayem w sposób fizyczny, będzie mój przyjaciel, mój partner, inwestor Skywaya, który gorąco propaguje cały projekt, Krzysztof Dawidiu, z którym razem również ukończyliśmy szkolenie 3D Coaching w maju tego roku w Dubaju, który trwał blisko 8 miesięcy i gdzie razem pracujemy, promujemy. Miałem możliwość i prosiłem go kilka razy, żeby ze mną pojechał na Eco Festival w 2019 roku do Marina Horki w sierpniu tego roku. Zrobił to i on dzisiaj opowie Państwu jako osoba, która uwierzyła w projekt przed wyjazdem i o jego doświadczeniu i jego wrażeniach, jakie odniósł po przyjeździe na miejsce na Białorusi. Dziękuję bardzo. Ja się w tej chwili wyłączam. Przekazuję mikrofon do mojego kolegi, serdecznego przyjaciela Krzysztofa Dawidiuka. Krzysiu, niech moc będzie z Tobą. Halo, dzień dobry, dobry wieczór, ten piękny, można powiedzieć, jesienny wieczór. Mamy przyjemność poprowadzić Państwu panel dotyczący, tak jak właśnie mój przedmówca i serdeczny kolega Janusz powiedział, o moich doświadczeniach i wrażeniach z Ekofestiwalu w Mińsku, a dokładnie z Marina Horka pod Mińskiem, 70 km od Mińska. Żeby właśnie było Państwu miło i żeby jeden, krótko mówiąc, dużo nie mówił, zrobiliśmy taki eksperyment, podzieliliśmy tą godzinę na 20-15 minut każdy, żeby przedstawić swoje wrażenia. Nie tylko jedna osoba, która mówi, jesteśmy, tak jak powiedział kolega, jestem ambasadorem, który reprezentuje Skyway na arenie międzynarodowej i na rynkach krajowych, między innymi takimi ambasadorami, którzy ukończyliśmy kursy, które były, powiem krótko, ciężkie, ale dające dużo satysfakcji i możliwości prezentowania, tak jak dzisiaj chcę to Państwu uczynić. Powiem krótko, jest to mój pierwszy raz, ale pierwsze koty za płoty i lecimy, jak to się mówi, z prezentacją. Wracając do Ekofestiwalu. Tutaj mam kilka slajdów, gdzie przedstawię moich tu partnerów i inwestorów, którzy również byli na Ekofestiwalu w sierpniu 2019 roku. Program Skyway, firmy Skyway zostały przedstawione już ponad 2 lata temu. Kolega, który był w 2017 roku na Ekofestiwalu, i był tak podekscytowany, że po przyjeździe, kiedy przyjechał do mnie i przedstawił program, wszedłem w to całym, nie tylko sercem, ale i kasą, krótko mówiąc, i zainwestowałem i jestem przeszczęśliwy. Chciałbym teraz pokazać kilka zdjęć z Ekofestiwalu, gdzie mieliśmy przyjemność i satysfakcję być w sierpniu 2019 roku. Pierwszy slajd, wyjazd. Ten brodaty to jestem ja. Tutaj Janusz, który prowadzi dzisiaj konferencję, zapowiedział mnie, dziękuję mu za miłe słowa. I inwestorzy również byli z nami z Konina. To zdjęcie pokazuje nam pierwszy prototyp, który twórca tego, niezastąpiony Anatolij Junicki, twórca i wynalazca, testował na Zile, który ma tutaj tak jakby kołach od pociągu. I jest możliwość zobaczenia to przy wejściu na Ekofestiwal. Następny slajd. Przenosimy się tak jakby z XIX wieku do XXI wieku. Jest tutaj pokazany pojazd szybkościowy do 500 na godzinę. I tutaj mamy, chodziliśmy jak widać z flagą, żeby barwy narodowe i flaga pokazywała, byliśmy małą grupą, ale bardzo aktywną i widoczną na całym tutaj ekofestiwalu
i na całym terenie. Nasza koleżanka, jedyny rodzynek, który był z nami w tym czasie, która ubarwiała nam tutaj swoje, jak widać, pięknie na flagach na tle super szybkiego pociągu. A w środku zaraz zobaczycie, jeżeli będą zdjęcia, tu jest zewnętrzna obudowa. Tu jest, tak jak może nie wszyscy wiedzą, a jeżeli już wszyscy mają możliwość zobaczenia, jest to pojazd elektryczny, która firma będzie produkowała dla niepełnosprawnych. I jak już mówiłem wcześniej, jesteśmy ambasadorami, gdzie nie tylko polska grupa, ale z całego świata się szkoliła. A tutaj nasi serdeczni przyjaciele z Gruzji, którzy przybyli z Gruzji, żeby zobaczyć, co się dzieje na ekofestiwalu i jakie są możliwości. I to jak również są to ambasadorzy, którzy działają bardzo prężnie i aktywnie na rynkach nie tylko gruzińskich, ale już liderzy wyszli poza Gruzję, Turcja. Nasza tutaj koleżanka, też ambasador z Rosji. A można tak popatrzeć na to zdjęcie, tam kratownica, po tej kratownicy poruszał się pojazd szybkościowy 500 na godzinę. To zdjęcie jest bardzo tutaj takie łapujące mnie za serce. Miałem okazję dotknąć to jest odlew z brązu Anatolij Junicki z żoną. I gdzie jest murowany kamień węgielny. Dewizą Anatola Junickiego, tak jak mój przedmówca powiedział, Tomasz, jest buduj Skyway, chroń planetę. To jest dewiza Skywaya, którą mamy głęboko w sercu i promuje ten projekt. Daje możliwości. Tak jak widzę tutaj, nas jest 43 inwestorów i reprezentantów. Każdy rozumiem, jest tu sercem ze Skywayem. I kolega, tak jak powiedział, 7 grudnia mamy możliwość się spotkać. Nie offline, tylko online, żeby zobaczyć się, wymienić się doświadczeniami. Serdecznie zapraszam 7 grudnia do Konina, gdzie będą nowości. Jest to okres tak jakby przedświąteczny, gdzie można spotkać się, porozmawiać i dowiedzieć się informacji na temat przyszłości Skywaya. Kolega przedstawia przytulony do super szybkiego pojazdu, tak jak właśnie ukochane dzieło naszego twórcy Anatoliego Junickiego. Tu jak mówiłem wcześniej, w pojeździe to jest super wyposażony środek i takim właśnie pojazdem będziemy w przyszłości podróżować, już w niedalekiej. Tutaj jesteśmy właśnie z grupą też ambasadorów z tyłu z Rosji. Tutaj widzimy po prawej stronie budynek biura, który jest drewniany, gdzie jest siedzibą tutaj w Marinie Horke i po koło mnie stoi właśnie osoba z zarządu, pan Masło, który zawiaduje finansami i od strony prawnej prowadzi całą firmę Skyway. Tutaj mamy cały tak jakby zarząd, który udało nam się skompletować, można tak powiedzieć, gdzie mieliśmy okazję zrobić sobie zdjęcie. I tu niezapomniane chwile, stojąc w towarzystwie twórcy
Anatoliego Junickiego. Tak jak jestem uśmiechnięty, tak nie tylko na twarzy, ale i w sercu, że miałem możliwość i satysfakcję zrobić zdjęcie z Anatolem Junickim wraz z kolegą i koleżanką z Polski. Proszę popatrzeć, czyż nie piękny to widok? Jak strzała wśród można powiedzieć, wśród lasu. To, co widzicie Państwo, to jest dzieło jeszcze nieskończone, bo już nasz twórca Anatolij Junicki myśli o prędkości 1215 na godzinę. Co jest w projekcie, tylko że to wiadomo, jest to nieogromne pieniądze. Ten projekt się nazywa SpecY. SpecY realizuje program, gdzie na szybkość, na 1215 potrzebna jest ogromne pieniądze, ale to jest wszystko w zasięgu i możliwości. I tu już mamy pierwszy dzień. Zostawię jeszcze ten obrazek, bo serce aż się raduje. Drugi dzień była już konferencja dla, można powiedzieć, osób, liderów w Mińsku. Pożegnaliśmy Ekofestiwal. Chciałbym tylko nadmienić i zaprosić wszystkich, którzy jeszcze nie byli. Jest to niesamowite wrażenie, niesamowite przeżycie, które daje nie tylko spojrzenie na, można się przejechać, bo zaznaczam, że mój bilet, który dostaliśmy na Ekofestiwal, uprawniał nas do przejazdu unibusem. Jest to przeżycie. Jest to przeżycie niesamowite. I teraz powiem kilka słów o konferencji w firmie Skyway Capital. To była nasza cała grupa z Polski. Jak widać, na tyle tysięcy inwestorów nie była to duża grupa, ale ci, co chcieli i mogli, to przybyli. Tu kolega na zdjęciu z delegacją z Wietnamu. Jak widać, Wietnam jest bardzo mocno zaangażowany w projekt, no i w porównaniu z naszą małą grupką to ich był ogrom. Następne zdjęcie przedstawiające koleżanki z Rosji. Tak to wyglądało. Była to gala pięciu lat, podsumowująca, to już nie było technicznie, tylko mieliśmy możliwość zaobserwowania i uczestniczenia w koncertach, przedstawieniu liderów. No, jak to Państwo wiedzą, na takiej gali jest bardzo sympatycznie, powiem krótko. To trzeba przeżyć i zobaczyć z bliska, jak się firma rozrasta, jakie są możliwości dalszej współpracy z firmą Skyway. Tu na scenie mamy zarząd. No, jak mówiłem, gala to jest gala. Tu można było obejrzeć niesamowity pokaz tańca. Jak mówiłem, że Wietnam jest potęgą i proszę zobaczyć, ile osób było z Wietnamu i porównać, ilu z Polski. Tu można zobaczyć żonę pana Junickiego, który nie miał możliwości, bo musiał wyjechać do Emiratów Arabskich i na konferencji już pana Junickiego nie było. Y,
Każdy kraj, każda osoba, która miała, mogła powiedzieć na temat swoich doświadczeń i swoich przeżyć na konferencji. Z polskiej grupy miał 5 minut nasz tutaj kolega, ambasador, który będzie zaraz przemawiał. Janusz wskazał tu podsumował nasz wyjazd. Występy. Na tej konferencji ambasadorowie, to jest pierwszy ambasador, który oficjalnie dostał zgodę na propagowanie Skyway, który otworzył Afrykę. Dokładnie, Christian van der Weyer. I następny ambasador, jeżeli dobrze pamiętam, to był Słowak, Norbert Olech, który otworzył rynek w takim kraju jak Bułgaria. A obok jest kraj z Gruzji. Ale dokładnie Państwu nie powiem, nie chcę przekręcić. Pani ta ambasador, która otworzyła rynek w Turcji. To było niesamowite, bo osoba to jest, została, jest top eksperta, jest super ekspertem. Najwyższe stanowisko w karierze, nawet nie wiedząc o tym, będąc na konferencji, dopiero się o tym dowiedział, że jest nominowany na takie stanowisko. Tort to nie ja, chociaż z brodą. Pięciolecie, pięknie to wyglądało. No a później wiadomo, jest zabawa i miła atmosfera w towarzystwie osób, którzy patrzą, tak jak tu widzicie Państwo światło, idziemy w dobrym kierunku, idziemy do światła, jak tu jest w Polsce. Nie iść w stronę światła, to my właśnie idziemy w stronę światła, bawiąc się i rozwijając firmę Skyway dla siebie i dla pokoleń. Tak jak ta dziewczynka, już jest w Skywayu. No, jak widać, Janusz bardzo dobrze się bawi i nie tylko, wszyscy na parkiecie bardzo dobrze się bawią. Tutaj osoby, które pomagały w tworzeniu konferencji. I zostaje też przyjemna bardzo sprawa integracja Skyway Capital. Później osoby, które bardzo dobrze się porozumieją. Poznaliśmy, chcieliśmy zobaczyć Mińsk białoruski od innej strony, można tak powiedzieć. Kilka slajdów pokażę, bo już chyba mój czas się kończy, nie będę się rozgadywał, bo sam się dziwię, że tak dużo gadam, no ale przepraszam i już lecimy dalej. Tu jest nasza grupa. Jak widać, Białoruś, można powiedzieć, jest bardzo przyjemna pod względem restauracyjnym. Jesteśmy w jednej z restauracji, można powiedzieć, w centrum Białorusi. Bardzo sympatyczny lokal i jak widać po uśmiechach wszyscy dobrze się bawią. Także dziękuję za uwagę. Jeżeli mogę powiedzieć, jeszcze raz z mojej strony dziękuję i zachęcam do przyjazdu 7 grudnia do Konina, gdzie możemy się spotkać. Dziękuję i przekazuję głos ambasadorowi Januszowi. Halo, słychać mnie, proszę Państwa. Dziękuję Ci, Krzysiu, za Twoje wrażenia,
za Twoje serce, jakie dajesz do Skyway'a i wiem, że z takimi ludźmi jak Sy to naprawdę możemy budować i zbudujemy cały świat i ochronimy, tak jak mówi, chroń planetę, buduj Skyway. Proszę Państwa, chciałem powiedzieć, że mamy jeszcze dzisiaj w programie wystąpienie i taki wideofilm naszej koleżanki Justyny Dubel. I puszczę go w tej chwili teraz dla Państwa, a później ja chciałbym podsumować te nasze spotkanie przede wszystkim tym, co nas czeka za kilka dni, czyli za zakończenie naszego 13 etapu i przejście na etap 14 i kilka słów o perspektywach, które będą nas czekały w najbliższym czasie. Wam. Jak to nie leci? A kto to mówi? Halo? Nie ma filmu. Okej. Halo, halo, przepraszam Państwa. Puścimy jeszcze raz ten film, dobrze? Halo, halo, słyszycie mnie Państwo? Proszę napisać na czacie, czy był film widoczny. Nie. Okej. Zrobimy jeszcze raz. Przepraszamy za małą. Puszczamy go pierwszy raz. Wybaczcie nam też, kochani. Uczymy się tego, no po prostu. Napiszcie mi, czy będzie wszystko widać.
Leci ten film już teraz? Jak to nie ma film? Holendy. Jeszcze raz. Nie słychać Justyny? Zaraz będzie tak jak trzeba. Słychać teraz? Zaraz będzie. No nie da głośno się, nie wiem jak to głośno zrobić. No było dobrze, jak żeśmy sprawdzali sami. No więc. Dobra, dziękuję. Dać od początku? No nie podgłoszę tego, bo nie mam jak, no. Ja słyszę dobrze w słuchawkach. Bardzo dobrze słyszę. No Natalia, nie jestem w stanie, już wszystko podgłosiłem, co było możliwe do podgłoszenia.
Tak. A co się stało? No ale ja słyszę doskonale, Natalia, to dlaczego inni nie słyszą? No mówię ci, że jakbyś, bym ci teraz, byś to tak słyszał jak ciebie w słuchawce. I żeśmy testowali przecież to kilka razy w trójkę i wszystko było ok. No tak jak teraz mówi Justyna, tak żeśmy słyszeli. To mogą sobie czytać, no przecież piszę tutaj. Niech piszą, ale mogą przeczytać. Przecież ona też czyta też to, co tam pisze, nie? Wiesz? 10 minut jeszcze jest. No co, no ona to miała gadać, nie? Mogłem nie nagrywać tego. Czy ty słyszysz ten film? No bo Natalia pisze że do mnie, że nie słychać filmu. Ja go słyszę doskonale. Ale czy ty... Ja zakryję mikrofon teraz. Ale jaj. No pierwsza koty za płot. A czy ty słyszysz to, co mówi ta? No ja też słyszę na słuchawkę. A co ludzie piszą na czacie? No pisze mi Natalia teraz, że nie włączę mikrofonu.
Moi drodzy Państwo, słyszałem, że mieliśmy jakieś tam problemy techniczne. No proszę nam wybaczyć. No, próbowaliśmy to kilka razy dzisiaj uruchomić, wszystko było ok, niemniej no trudno. Przechodzimy do dalszej części konferencji. Czy Wy mnie Państwo słyszycie dobrze? Proszę o taką informację zwrotną. Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, 7 grudnia w Koninie odbywa się regionalna konferencja Skyway Capital. Jest to wydarzenie, które jest jednym z największych wydarzeń w tej chwili w Polsce, z tego względu, że tutaj na to nasze spotkanie przyjadą wszyscy liderzy, wszyscy ambasadorzy firmy, łącznie z naszą dyrektorą regionalną. Jest to konferencja, która jest organizowana i współfinansowana przez nas zarząd główny, czyli Skyway Capital. I chciałbym Państwu przekazać taką informację, że w naszych biurach osobistych, w back office'ach, w zakładce wydarzenia jest tutaj to pokazane zdjęcie, listopad i grudzień 2019. Jedno mamy odnośnie Wilna, drugie mamy odnośnie Konina. I tu, jak wejdziecie Państwo na tą stronę, też w naszych biurach osobistych, możecie sobie zakupić bilet. Bilet jest w cenie $10. Kupujemy go ze swojego back office'u. Następna sprawa jest taka, że jeżeli będziemy chcieli kogoś zabrać ze sobą, to i to jest osoba, która jest poza Skyway'a, która jeszcze nie jest naszym partnerem, to najpierw musimy zakupić bilet sami, a później otworzy nam się taka możliwość zakupu biletu również dla osób, które będą na, które będziemy chcieli zabrać na konferencję. Harmonogram konferencji jest następujący. Zaczynamy o 17:00. Wcześniej 16:30 będzie taka rejestracja, gdzie będzie tam osoba przy stoliku, która was tam Państwo sprawdzi z imienia i nazwiska. Wy wchodząc tutaj z partnerami tylko się odhaczycie. Przewidujemy spotkanie takie około 3 godzin z przerwą kawową. I proszę Państwa, będzie również tam taki panel, gdzie chcemy zrobić dyskusję z Państwem, bo oczywiście wszystkie wiadomości, które chcemy Wam przekazać na konferencji, to będą najnowsze z tego, co nam przekazuje tutaj dyrekcja, zarząd firmy, dlatego dzisiejsze spotkanie jest takie bardziej informacyjne, bo informacje, które chcemy Wam takie już konkretne przekazać, to będą na konferencji, będzie tam kilku mówców. Między innymi zapowiedział się właśnie Krzysztof Dawidiuk, Justyna Dubel, mają przyjechać Tomasz Żarnecki i Andrzej Pluta, którzy są obecnie w Japonii. Będzie Mariusz Duczmański, mówił też, że jedzie do nas Tomasz Wajda i Grzegorz Hutnik, także ta cała grupa, która jest tym teamem liderskim, będzie proszę Państwa z nami razem na konferencji. Każdy będzie miał tam krótki panel, jakiś tam około 20 minut i na nim przedstawią swoje doświadczenia z pracy ze Skywayem, a także powiedzą kilka takich konkretnych rzeczy, bo każdy przygotuje jakieś tam własne wystąpienie. Przewidujemy też pokazanie Państwu, jak również losowanie nagród. Będą to nasze materiały takie do promocji i później mamy w zanadrzu zrobienie sobie takiej wspólnej fotografii ze wszystkimi uczestnikami i złożenie życzeń noworocznych dla całego świata, dla zarządu firmy. Będzie nagrany taki filmik około tam 3-4 minut, gdzie będziemy mieli możliwość przedstawienia swoich życzeń, pragnień i tego, co oczekujemy i co chcemy przekazać zarządowi firmy i wszystkim inwestorom i sympatykom Skyway. Proszę Państwa, ja bym chciał teraz wrócić do tematu konferencji w Koninie, to już powiedziałem wcześniej, ale jeszcze do naszych udziałów w 13 etapie. Drodzy Państwo, przeczytam sobie tylko teraz slajdy szybciej, bo to jest moja prezentacja, którą robię do Was tutaj cyklicznie, ale ja bym chciał się tutaj skupić w tej chwili na
tym, co jest jeszcze, co mamy w 13 etapie. Proszę Państwa, jesteśmy w 13 etapie, trzecim podetapie. Zostało nam zaledwie kilka dni, bo tak jak tu wspomniała już Justynka, jak wspomniała ten Krzysztof, ja mówiłem Państwu, przechodzimy na 14 etap. Wiąże ci się to z tym, że to będzie obniżone, będą nasze udziały, czyli będzie tak zwana zmiana dyskonta. W Skywayu to polega na tym, że cena za pakiety zostaje na dotychczasowym poziomie, natomiast odejmowane są sukcesywnie procentowo nasze udziały do zakupu. I tak na dzień dzisiejszy jeszcze ta tablica wygląda w sposób następujący. Wiem, że wiele osób są wśród nas osoby, które to znają, ale też jest wiele osób, które są nowe tutaj na czatach. I proszę sobie zobaczyć, jaką mamy ofertę, która jest jeszcze dostępna przez te parę dni dla wszystkich naszych przyszłych inwestorów, a także dla osób, które są zainteresowane o pomnożenie swoich udziałów. I tak mamy oferty specjalne. To są dwa takie podetapy. To jest Inotrans, który został stworzony, proszę Państwa, zespół pakietu na targi Inotrans w Berlinie w 2016 roku. I on cyklicznie od tego czasu występuje już, jak ja pamiętam, od etapu 8. I proszę Państwa, na dzień dzisiejszy jest to oferta dla tak zwanych inwestorów dynamicznych, z tego względu, że mamy tutaj zakup tego Inotransu za $3000. Polega to na tym, że każdy kolejny zakup zwiększa procentowo dyskonto, czyli ilość udziałów za wydane kolejne $1000. I tak w pierwszym przypadku mamy $35000 za 1000, 35 tysięcy udziałów za $1000 i to jest dyskonto 35, później przechodzimy do 42, i 50, to jest naprawdę bardzo przyzwoite dyskonto. Następny taką ofertą, pakietem takim specjalnym to jest szybki start, on jest, kosztuje $600, kupujemy go dzień po dniu i płacimy go w dwóch ratach, czyli dzisiaj kupimy 300, na następny dzień 300 i zamykamy ten zakup swój. Ja mam kolegę spod Warszawy, Romana, który jest właśnie inwestorem, był ze mną również na Ekofestiwalu w 2017 roku i on jest wielkim zwolennikiem tego pakietu, kupuje go co jakiś czas. Następnie mamy pakiety dla naszych dzieci milusińskich i to jest oferta, proszę Państwa, którą mocno zainteresowani są rodzice, dziadkowie, żeby dla naszych pociech, dla naszych dzieci, wnuków po prostu zabezpieczyć im przyszłość. Z tym, że osoby, które są niepełnoletnie, są zakupowane te udziały na nasze imię i nazwisko, natomiast tak to jest w stosunku studenta i maluszka, natomiast do maluszka trzeba dodatkowo jeszcze dołożyć metrykę urodzenia. Proszę Państwa, mamy też ofertę takie inwestycyjne dla dużych inwestorów, tak jak to się mówi w branży u nas krupnych. Znaczy się inwestorzy, którzy inwestują od 25 do $150000, to są zakupy gotówkowe. Bardzo Państwu życzę takich inwestorów, bo każdy taki inwestor pozyskany do firmy to jest raz, że to jest duży przypływ gotówkowy pieniędzy za jednym tam powiedzmy razem, natomiast dla Państwa to jest też spora prowizja i możliwość z tych pieniędzy inwestowania albo korzystania samemu sobie. Mamy również możliwości kupna na raty, to jest też bardzo ciekawa i dobra propozycja, przy niej bym się chciał chwilę zatrzymać. I też tutaj mamy ofertę dla dużych inwestorów, proszę Państwa, od $5000 do $50000. Ja znam takie osoby, które w ten sposób inwestują, kupują duże pakiety, natomiast płacą sobie w nieoprocentowanych ratach przez 10 miesięcy i w ten sposób budują swój portfel akcji, płacą jeden pakiet, kupują następne i takie osoby znam i mam je również w swoim zespole. Natomiast od $250 do $2000, tak zwane pakiety te takie dla partnerów z takim portfelem mniejszym, to są takie najbardziej popularne i tutaj, proszę Państwa, mamy możliwość inwestowania od $250 do $2000 z możliwością nawet takiego dodatkowego bonusu, bo gdy zapłacimy podwójną ratę, czyli przykładowo tam pakiet senior kosztuje $500, płacimy jednorazowo $100, to dodatkowo dostaniemy jeszcze 500 udziałów i w pakiecie biznes możemy również otrzymać 2000 udziałów więcej, jak zapłacimy nie 200, a $400 za pierwszą wpłatę.
Natomiast ja jako propagator, proszę Państwa, i inwestor, a jednocześnie osoba, która buduje grupy, gorąco polecam, żeby zawsze zrobić sobie taką możliwość, żeby kupić dwa pakiety. Ja mówię, kup duży i mały, jak masz możliwość. Wytłumaczę dlaczego, ponieważ proszę Państwa, jak sami wiecie, wartość naszych udziałów, jak wejdziemy na giełdę zewnętrzną, ma wynosić minimum 1 dolar. Więc to jest prosty przelicznik, kupujemy pakiet przykładowo za 250 dolarów, ten start, mamy za niego 6500 udziałów z tym bonusem dodatkowym, no i taki pakiet powiedzmy za 2000 i traktujemy to w ten sposób. Ja tak tłumaczę moim klientom i partnerom. Przykładowo weszliśmy na giełdę w 2021-2022, mamy cenę 1 dolara. Jeżeli chcesz, możesz sprzedać sobie ten pakiet mniejszy za start 250, za 6500 dolarów, zapłacimy z tego podatek oczywiście, proszę Państwa, i reszta pieniędzy, która nam zostanie, to jest praktycznie zwrot naszego kapitału, który żeśmy zainwestowali, a pozostałe pieniądze mamy do wykorzystania dla siebie. Natomiast ten większy pakiet, proszę Państwa, zostawiamy sobie na następny udział, czyli w tym wypadku chodzi mi o tego, że będzie wzrost, bo wzrost ceny będzie na pewno, zostawiamy go sobie na późniejsze lata, ale również po to, żeby otrzymać z niego dywidendę, bo tak jak tutaj Justynka wcześniej wspomniała w tym filmie, my będziemy odbierać, proszę Państwa, dywidendy i nasi przyszli spadkobiercy z naszych udziałów będzie to wypłacane raz w roku. Mamy również ofertę dla osób, które współpracują z nami, proszę Państwa, czyli to są osoby, które promują biznes, tak między innymi jak tutaj wiele osób na czacie jest z nami. Jest tak zwany produkt bonusowy. Ja chciałbym jeszcze raz przypomnieć wszystkim i powiedzieć, że do Skyway'a się można zapisać bez pieniędzy. Nie jest to warunkiem, że musimy zakupować jakieś tam pakiety. Natomiast budując zespół, możemy poprzez pracę swoją zarobić sobie na zakup pakietów dla nas własnych. I tak, proszę Państwa, taka jest praca w marketingu. Albo się kupuje, albo się swoją pracą zarabia na następne produkty. I taki procent, i taki produkt mamy również dla aktywnych naszych partnerów. Pamiętajcie, drodzy Państwo, że z każdego partnera, którego pozyskacie do firmy, uzyskujecie 15% z jego wpłaty, więc widzicie, że tutaj można sobie, jak się uda, to małą, a jak jest jeszcze lepiej będzie w życiu, to dużą łyżeczką i można sobie spokojnie zbudować na koncie bonusową wypłatę, za to zakupić sobie pakiety i być już takim inwestorem, który będzie jeszcze dodatkowo miał własne udziały. Albo jak ktoś chce traktować to zarobkowo, to po prostu korzysta z tych pieniędzy na zasadzie dodatkowego dochodu. Proszę Państwa, mamy też takie konto inwestycyjne. To jest dosyć ciekawa sytuacja. Ja z nim miałem do czynienia kilka razy, bo to jest możliwość tutaj zakupowania pozapakietowego. Tak jak widzicie Państwo w różnych konfiguracjach, od 15 dolarów aż do 150 tysięcy. Natomiast to jest też konto dla osób, które jakby im się nie daj Boże w życiu podwinęła noga, no bo wiecie Państwo, życie jest różne, że płacą sobie pakiet ratalny i w pewnym momencie braknie środków, wydarzy się coś takiego nieprzewidzianego w życiu. Być może i zapomnimy, no bo to jest jednak 10 miesięcy opłaty, to wtedy nie ma czegoś takiego, że pieniądze giną ze Skyway'a. Proszę Państwa, tu nie ma takiej możliwości. Wchodzą one wtedy na tak zwane konto akcyjne. I to jest między innymi, to też konto, tak się nazywa. I te pieniądze są cofnięte wtedy, powiedzmy, płaciliśmy tam 4-5 miesięcy pakiet, coś nam w życiu nie poszło, przestaliśmy płacić, bo mieliśmy inne priorytety w życiu, to te pieniądze nie giną. Ale wracają one wtedy na tak zwane konto akcyjne, czyli te, które tutaj widzicie Państwo. I później nie ma możliwości już co prawda kupienia pakietu takiego ratalnego z tego konta, ale możecie je wykorzystać i zakupić sobie w różnej konfiguracji te udziały, które są w pakietach, w tym w ofercie takiej indywidualnej.
Jak mówiłem wcześniej, firma wynagradza, mamy dosyć mocny program polecający i to też jest prośba dla Państwa, bo to kieruje nas po raz kolejny do tego, co się ma wydarzyć, proszę Państwa, 7 grudnia, a mianowicie do tej naszej konferencji, bo ta konferencja jest dla wszystkich osób, które budują grupy, ale też dla osób, które są sympatykami i osobami, które, proszę Państwa, propagują Skyway jako firmę przyszłości i zabezpieczenie swojej przyszłych emerytur. Ja mam prośbę taką do Państwa wielką. Nawet jak nie przyjedziecie, to pokażmy zarządowi, pokażmy firmie, że polska grupa to jest grupa, która jest liczącym się partnerem na arenie międzynarodowej. I nawet jak nie przyjedziemy, proszę Państwa, to zakupmy te bilety za $10, to nie jest jakaś wielka kwota, bo będą tutaj też wchodziły osoby z zewnątrz. Po prostu, jeżeli nie będzie nas fizycznie, to po prostu inne osoby wejdą sobie na tą konferencję, na salę i zobaczą, a my po prostu będziemy odnotowani w firmie, że mamy te zakupy. I proszę Was bardzo, bo mamy salę wynajętą na blisko 100 osób, możemy zmieścić 120, żeby nas tam było jak najwięcej. Ja mam informacje od różnych partnerów w tej chwili z Polski, że może się zdarzyć taka sytuacja, że po prostu oni nie dojadą, ale chętnie będą partycypować w kosztach, ponieważ jeżeli nie, to wejdą inne osoby i będzie po prostu nas na tej sali dużo. A będziemy obserwowani, bo być może będzie przekaz jeszcze taki na żywo, online, a na pewno będzie wykonana dosyć duża taka retrospekcja zdjęciowa i taki program, jak to wszystko się odbyło. Proszę Państwa, jeszcze raz gorąco i gorąco naprawdę zapraszam Was do Konina 7 grudnia. Wieście, że wiele wysiłku kosztowało to całą naszą grupę polską zorganizowanie tej konferencji. Zrobiliśmy ją w centralnej Polsce, z pewnych względów nawet nie w Warszawie, bo Warszawa to jest wiadomo miasto, stolica nasza, ale żeby większość osób, które są inwestorami, w Polsce miało dogodny dojazd. Konin jest na trasie Warszawa-Poznań. Proszę Państwa, jest to w centralnej Polsce. Jakby nie patrzeć, to każdy ma praktycznie te same kilometry, żeby się w tym punkcie znaleźć. Ja dojeżdżałem na konferencję w 2017 roku, pojechałem do Wieliczki, nie sprawiało mi to jakiegoś wielkiego problemu, to było tam ponad 300 km na godzinę. Byłem, proszę Państwa, 3 razy w Mińsku, widzieliście ile było nas osób w tym roku na konferencji i na ekofestiwalu, było nas zaledwie 5 z Irenką Krakowia, którą gorąco tutaj pozdrawiam, bo widziałem, że jest na spotkaniu naszym. I to, proszę Państwa, świadczyło, no nie zaciekawiło nas, że jest w Polsce ponad 3000 inwestorów, a na taką, na ekofestiwal, który jest miejscem i świętem całej firmy, gdzie jest przekazana nasza perspektywa i tak dalej. I to, jak Skyway będzie się rozwijał, w następnych latach było nas zaledwie 5 z Polski. I proszę Państwa, 5 z Polski, z tym ze mną przyjechały 4, w zasadzie przyleciały. Bo Krzysiu Dawidek, Mariusz Jurecki i Hubert Małecki to są moi partnerzy bezpośredni, których zabrałem do Mińska. I to, co powiedział Krzysztof wcześniej, te parę słów wcześniej o konferencji, o festiwalu, że jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, jeżeli jeszcze jest jakiś u ciebie języczek uwagi, że nie wiesz, czy ten Skyway wyjdzie, to miejscem najlepszym na świecie i na ziemi jest Mińsk i Białoruś i Marina Horka. Proszę Państwa, tam dotkniecie tego w sposób fizyczny. Ja gorąco Was zapraszam. Ja gorąco Was proszę, jedźcie w przyszłym roku, żeby nas były tłumy. Z takiej Gruzji było około 100 osób, przyleciało i przyjechało do Mińska. Z Wietnamu była tak potężna grupa, że po prostu to jest aż, to się nie, nawet nie ogarniało wzrokiem tych ludzi, ile ich było. A my mamy zaledwie 500 km, proszę Państwa. To jest bliżej z Warszawy do Mińska, jak przejechać z Helu do Przemyśla.
I dlatego postanowiliśmy, że tą naszą konferencję zrobimy w centrum Polski, żeby nie było, że jeden ma 50 kilometrów, drugi 100, czy tam 200, czy 500. Mamy centrum Polski, miejsce, w którym się spotkamy 7 grudnia, gdzie przekażemy życzenia do całego świata, proszę Państwa, i pokażemy, jaką jesteśmy wielką grupą i że my mamy naprawdę Skyway'a w sercu, bo ta grupa, która pracuje w tej chwili w Skyway'u, ta nasza grupa ambasadorów i nasza dyrektor Natalia Fiutak, która jest z nami. Wiecie, to jest kobieta, której ja uważam, powinniśmy naprawdę ręce całować. Bo tyle, co ona wkłada serca i zaangażowania w Skyway'a, wszystkie wiadomości, wszystkie rozmowy, które przeprowadza z zarządem i ciągnie nas do góry, to jest, dziękujmy Bogu, że taka osoba jest na numer jeden i pomaga nam w prowadzeniu tego naszego biznesu. Ja jestem naprawdę szczęśliwy i bardzo dziękuję wszystkim. Dziękuję Ci, Grzesiu. Dziękujemy, Grzesiu, wiemy komu dziękujemy. Dziękujemy Natalii, wiemy komu dziękujemy. Dziękujemy Ci, Natalio, wiem, że jesteś z nami na grupie w tej chwili i życzymy Ci dużo zdrowia i oczywiście wiemy, że będzie z nami 7 w Koninie. Więc jeszcze raz, drodzy Państwo, na podsumowanie. Najważniejszym naszym zadaniem na te następne parę dni jest to, żebyśmy kupili swoje, zwiększyli swoje udziały, jeżeli mamy takie możliwości finansowe, bo możemy to zrobić na raty, proszę Państwa, możemy to zrobić gotówkowo, albo przekaźcie tę wiadomość jak największej ilości ludzi. Ale ja jestem pewien, i wierzę w to głęboko, że w Koninie 7 grudnia to braknie miejsc, proszę Państwa, na sali i braknie miejsc stojących, bo ja już nie mówię o siedzących. Że pokażemy, że jesteśmy naprawdę zgranym zespołem i mamy otwarte serce dla całego świata i dla naszego biznesu, bo to jest dla nas przyszłość. Ja Państwu dziękuję, przepraszam za jakieś niedogodności techniczne, jeżeli wynikły z naszej strony. Następnym razem się poprawimy. I widzę z wszystkimi Państwa i z Waszymi rodzinami, z Waszymi partnerami się 7 grudnia na naszym spotkaniu regionalnym w Koninie. Dziękuję serdecznie, zapraszam. Wiem i wierzę, że będzie nas 1000. Zapraszam serdecznie. Bye bye. Dziękuję serdecznie.